panie pośle, trwają wakacje, wakacje również dla parlamentarzystów, ale za niespełna 2 miesiące wybory do parlamentu, do Sejmu i wedle zmienionej ordynacji do Senatu również. Zastanawia mnie to, co ma się wydarzyć w związku z wyborami wewnątrz Platformy i z kandydatami Platformy. Otóż wydaje mi się, że to jest takie troszeczkę nawiązanie do wyborów parlamentarnych, jeśli chodzi o sposób prowadzenia kampanii. Bo otóż okazuje się, że kandydaci Platformy Obywatelskiej będą chodzić od domu do domu, będą się spotykać z ludźmi i przekonywać do tego, żeby głosować na tych kandydatów. Czyli mamy tutaj rozumieć, że mniej będzie tych kandydatów, a więc i pana, w mediach, na billboardach, a więcej w takich kontaktach bezpośrednich z mieszkańcami, z wyborcami. No byłoby bardzo dobrze, gdyby udało się zrealizować tą kampanię w kontaktach tylko i wyłącznie wyborczych, to znaczy takich, gdzie kandydat styka się bezpośrednio z osobami, które chcą zapoznać się z jego programem i dokonać wyboru przez solidaryzowanie się z jego opcją lub też nie i głosowania na niego lub też nie. Tutaj możliwości jest wiele. Są to spotkania z wyborcami, są to spotkania aktywne, gdzie kandydaci tacy jak ja pukają do drzwi, proponują przekazanie materiału wyborczego, proponują rozmowę, ale pamiętajmy, że te przesłanie programowe chcemy adresować nie tylko do wybranych osób, bo ci, do których, z którymi możemy się skontaktować, to przecież ze względów czysto fizycznych i czasowych, tylko osoby wybrane. To wybrane miasta, jak na przykład metropolia, to wybrane obszary, jak na przykład ten, a nie inny powiat. Chcielibyśmy z naszym przesłaniem dotrzeć do wszystkich i wtedy trzeba skorzystać z możliwości, jakie oferują media, takie, jakie reprezentuje pan. Wtedy przez taką rozmowę, jak ta, którą realizujemy w tej chwili, docieramy do bardzo wielu. Moje doświadczenia z kampanii od drzwi do drzwi polegają na tym, że w ciągu 5-6 godzin można, wchodząc do bloku mieszkalnego, spędzić czas nie więcej niż w 2 mieszkaniach, bo tam, gdzie drzwi się otworzą i tam, gdzie poseł jest zaproszony, tam on z trudem wychodzi. Zawsze mówi się to samo. Panie pośle, niech się pan nie spieszy. Panie pośle, dla pana to jest kolejne spotkanie. Dla nas jedyna taka okazja, żeby pogadać o Polsce, o naszym powiecie, o naszej gminie. I cóż, to wszystko jest bardzo miłe. To wszystko świadczy o tym, że są wśród nas ludzie, którzy myślą w kategoriach interesu publicznego. Są zainteresowani rozmową z kimś, kto ten interes ma wdrażać, z kimś, kto ma ich reprezentować. Ale co z resztą? Co z resztą? Wtedy z tą resztą komunikujemy się w sposób pośredni. Właśnie przez prasę, przez media elektroniczne, telewizję, radio, internet. Te wszystkie formy mają się dopełnić i dopełniają się. Kontakty osobiste, które weryfikują, naprawdę weryfikują nasze poglądy, weryfikują nasze programy, ustawiają nas na tory prawdziwych potrzeb ludzi. Bo na ogół te spotkania mają charakter bardzo taki korekcyjny. To nie jest bierny odbiór tego, co chcę powiedzieć. To nie jest wystąpienie na kształt homilii, która jest zamknięta słowem amen i na tym spotkanie się kończy. Nie, tam jest dyskusja. Tam poseł musi odpowiadać na bardzo trudne pytania. Ba, bywa atakowany i te ataki są zbawienne. Dlatego, że one wyzwalają rzeczywiście energię merytoryczną, nadają żywość dyskusji. Tam się wycierają poglądy. Tam jedna i druga strona ma możliwość ich zweryfikowania i dokonania w nich stosownych korekt. No ale oprócz tych form działania są inne. Plakat, billboard, telewizja, internet, o czym już mówiliśmy.
Panie pośle, wczoraj wysłuchałem rozmowy z panem marszałkiem Schetyną w jednej ze stacji komercyjnych, telewizyjnych. I on tam powiedział między innymi takie zdanie, że jedyna najlepsza i możliwa koalicja w przyszłym parlamencie to jest znów koalicja z PSL-em. Czy to by znaczyło w waszych wewnętrznych rozmowach, w parlamencie przecież rozmawiacie państwo na ten temat również, czy by to znaczyło, że nie dopuszczają państwo jako Platforma Obywatelska, jako to największe i mam nadzieję, że również i w tych wyborach największe ugrupowanie, innego układu koalicyjnego w Sejmie? Powiem, co mnie się marzy. Mnie się marzy, by Platforma Obywatelska uzyskała zdecydowaną większość w zbliżających się wyborach i by mogła rządzić samodzielnie. Ale mnie się marzy, by Platforma, otrzymując taki wynik, okazała się na tyle wielkoduszna, na tyle otwarta na interesy Rzeczpospolitej, by sprawdzonego koalicjanta, jakim jest Polskie Stronnictwo Ludowe, wtedy zaprosiło do koalicji i podzieliła się tym depozytem władzy. Życzę PSL-owi najlepszego wyniku w tych wyborach. Oczywiście moja partia z otwartymi rękami, by weszła w sprawdzoną koalicję z stronnictwem. Natomiast wyborcy mogą zdecydować o innych rozwiązaniach. Ale ich obecne dyskutowanie byłoby czymś absurdalnym. Dlatego, że mówilibyśmy o czymś, co może mieć miejsce i oddawałoby nas takim rozważaniom, które zaczynają się sobie, żeby, gdyby, może, jakby, ale a to nieodpowiedzialne political fiction. Mówmy o tym, co ma miejsce. A ma miejsce trwała, solidna koalicja. Koalicja dwóch ugrupowań, które rządząc w trudnych czasach i będąc w trudnych relacjach między sobą, publicznie się nie kłóciło, publicznie nie gorszyło awanturami, które charakteryzowały na przykład rządy PiSu, Samoobrony i LPR-u, naszej publiczności politycznej. Koalicji, która była podziwiana za swoją stabilność w rodzinnej Europie. I dlatego, nie oddając się mrzonkom i chciałbym, żeby ta koalicja, którą mamy do czynienia obecnie, trwała przy rozszerzeniu możliwości Platformy Obywatelskiej i po zbliżających się wyborach. Życzę miłego wypoczynku i żeby pan poseł mógł wrócić do pracy, no nie zawsze przyjemnej, miłej, ale jednak potrzebnej i nam, i Polsce, i Europie, i światu do pracy w parlamencie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia.